Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Choker, a to jest Slender. Dzisiaj w internecie przeglądałem sobie YouTube'a i trafiłem na tą gierkę i widziałem różne reakcje ludzi, kiedy zobaczyli jakiegoś tam pana. Więc postanowiłem sobie szybko skłować ten tytuł i nie jestem ciekawy, jak ja zareaguję na tą grę. Przypuszczam, że mnie raczej nic nie zaskoczy. Grałem w dużo różnych gier typu survival, horror i tak dalej. No zobaczymy, no idziemy. Jak na razie nie ma tu nic strasznego, ale jest to dopiero początek. Chyba mam zbierać jakieś karteczki. Tak widziałem na jednym z filmików na YouTubie. Na shifcie mogę sobie biec. No, jest jakieś ponure drzewo tutaj. W ogóle gierka ma 60 mega tylko. Czaicie to? No zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie będę piszczał jak dziewica. O, jest tu jakaś karteczka. O tych karteczkach była mowa wcześniej. Follows, podążaj. Okej. O. Jakaś muzyczka się teraz załączyła. Jakieś bębny, coś takiego. No, bo pobiegnijmy trochę do przodu. O, przyznam szczerze, że klimat jest taki trochę mroczny. Jest trochę strasznie, jak się idzie przez ten las. Ale czy aż tak, żeby krzyczeć? No nie wiem, no zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, gdzie mam iść, ale idę przed siebie, tak na razie. Zaczynają wkurzać, jakby zapowiadało jakąś tragedię, jakieś, nie wiem, jakieś wydarzenie, jakieś pojawienie się kogoś. O, tak to wygląda. Nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem naprawdę. Idę przed siebie cały czas. Co to jest? Jak to wygląda, chyba sami sobie skojarzyliście. Wielki kutas. Dobra, idziemy dalej. Tutaj wszędzie jest ten cały teren jest ogrodzony takim płotem, siatką. O kurwa! Ja pieprzę! Orzesz w dupę! Nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja pierdyle! Co to było? Cofam wszystko, co wcześniej mówiłem o tej grze, że mam je nie straszyć. O kurwa! Spieprzam stąd, ale gdzie mam spieprzyć, powiedzcie mi. Nie mam pojęcia. Ja pierdyle, no normalnie z zawału serca można dostać. Dobrze, że nie jest ciemno, jest gram tak jest godzina może 17. Ja pieprzę! Pieprzony facet, no. Kto to w ogóle jest, ten facet? Mogę się wcześniej zapoznać z tą grą, przeczytać coś o niej. Nie wiem, czy bym zagrał. Gdzie mam iść teraz? No naprawdę nie wiem.
przez to całe zdarzenie wcześniej, no, straciłem orientację całkowicie. Nie wiem, gdzie jestem, ale mam nadzieję, że już nie spotkam tego debila. Ja muszę przyznać, że gra jest naprawdę straszna. Nie polecam, żebyście grali. Jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to nie jest dla niego. O, jakiś budynek, może będę się mógł schować. Miejmy nadzieję. Jakieś krzesło, no. Naprawdę gra jest poschizowana. Ciekawy jestem, kto tą grę robił. Muszę poczytać o tym trochę. Gdzie tu jest wyjście w tym budynku? Taki mały, a... O kurczę, no... Cały czas jestem teraz poddenerwowany. Zastanawiam się, czy wyłączyć tą grę. Nie wiem, czy przeżyję jeszcze jedno spotkanie z tym debilem. Nie wiem, czemu w ogóle go nazywam debil, chyba dlatego, że mnie tak wystraszył. Tu jest jakiś budynek, czy co to jest? Tu mogę, nie wiem, czy stąd nie wyszedłem czasami. Ale kurczę, no powiem szczerze, że masakra. Cały czas teraz jestem zesrany. To jest po prostu przygoda dla ludzi o mocnych nerwach. Chyba nie dla mnie. Ale gdzie mam iść w ogóle teraz? Tam coś jest. Jakieś beczki, jakieś jakby z gazem? Nie wiem, może jakąś broń mogę tu znaleźć, coś takiego? Nie mam pojęcia. O kurwa! Nie! Ja pierdolę. Wyłączam to, przepraszam was, ale nie mogę.